bardzo jedna ładna samica, mojego kolegi akurat ma ładna, naprawdę ładna. Oceniający był Kazimierz Łaczkowski, sędzia bardzo uznany w tej rasie, ale jednak to są mankamenty, o której nawet hodowcy, patrząc na pierwszy rzut oka, wydawałoby im się, że ten jest wygrany gołąb. Jednak po analizie sędziego wynika, że jak gdyby wpatruje się w ocenę, kartę oceny gołębi, uznaje, że tu jest wada i stąd wadę zabiera. Przykładowo za dziurkę, kosówkę, oko, brew, ogon czy nogi. Zaczęto te gołębie też jak gdyby chować pod kątem gołębi wystawowych, stąd wielkość tych gołębi. O, to jest rasa francuska, Modein. Rasa rzeźna konstrukcyjna. Sędziego, dla sędziego był najlepszy w razie. Jest cała plejada garłaczy. No ten jest bardzo efektowny. Bardzo taki żywiołowy. Nasz angielski, stąd znowu Anglicy, a gołąb pochodzi w okolice Pakistanu, Indii, ale oczywiście Anglicy zrobili go na swój sposób. Ważne jest przy tej rasie, żeby peruka, żeby szyja była jak najwyższa, żeby peruka okalała z jednej, z drugiej strony głowę i żeby od tyłu ją przykrywała, wręcz praktycznie głowa jest niewidoczna. Z bardzo ładną figurą, z gorszą budową postawą, to znaczy jeżeli chodzi o postawę, jest gorsza postawa. Ale jeżeli chodzi o wielkość, to jest samczyk. Dlaczego to jest?